Pogoda dziś nie zachęca do wyjścia na stoki, my jednak zachęcamy do mobilizacji, bo warunki w dolnośląskich ośrodkach i w czeskich Sudetach są bardzo dobre. Narciarzom i snowboardzistom może przeszkadzać padający przelotnie deszcz ze śniegiem w nocy, na minusie, w dzień lekko na plusie, to jeśli chodzi o temperaturę. W strefie Winterpol w Karpaczu leży od 40 do 115 cm śniegu, stoki są wyretrakowane i ubite. Narciarze i snowboardziści wciąż mogą szusować w bardzo dobrych warunkach, aura jednak nie zachwyca. Przelotnie pada śnieg i deszcz ze śniegiem w nocy, temperatura spada 3 stopnie poniżej zera, w dzień rośnie do plus 3. Wszystkie stoki czynne, wyciągi także, ruch w ośrodku umiarkowany. W Zieleńcu to drugi ośrodek Winterpolu, nieznacznie chłodnie, minimalnie minus 4, maksymalnie plus 2. Gdy poniżej zera mogą pracować armatki śnieżne, na warunki jednak nie ma co narzekać, bo od 60 do 120 cm śniegu leży na stokach, pada śnieg z deszczem. Tak może pozostać również w kolejnych godzinach. Na to strady są przygotowane bardzo dobrze, praktycznie wszystkie trasy w Zieleńcu są czynne. Aura nieco zepsuła się także za naszą południową granicą, gdzie również przelotnie pada deszcz ze śniegiem. W nocy w czeskich Sudetach opady ustają lub pada tylko śnieg, warunki wciąż bardzo dobre. Na liczbę turystów nie można narzekać, bo pojemne stoki przyjmą naprawdę wielu, ruch obecnie umiarkowany. Na nartostradach od 60 do 130 cm śniegu w nocy, minus 5 w dzień do plus 1. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol Karpacz Zieleniec.